A ile jest deficyt budżetu w Ławie? Około 37 milionów. Deficyt nie jest czymś, co jest na plus. To jest po prostu manko. Trzeba je pokryć, trzeba kredyt na to wziąć, tak? Później czy prędzej się to spłaci. Ja dzisiaj fajne ogłoszenie widziałem z miasta, wiesz? A propos... Ja widziałem, przepraszam, że ci przerwę, ale w gazecie widziałem akurat ogłoszenie do wydziału promocji bodajże. I zastanawiałem się, czy by nie złożyć swojego CV, jak państwo myślą. Ale już wróćmy do... Dzisiaj jest dzisiaj poniedziałek, jest informacja w internecie na temat tych mieszkań. Jest taki fajny tytuł, ale ja bym tam dał inny tytuł. Tak wygląda obecny i przyszły kredyt mieszkańców miasta Ławy. Dużo się o tym mówiło. Ja nie jestem pewien, czy nas stać miasto na takie pieniądze, tak? Ile? 30 lat? Powiem ci inaczej. Ja to budowę tych mieszkań plus postrzegam tak jak ten blok na Zwierzyńcu. Czy to są mieszkania dla ludzi, którzy mają problemy z mieszkaniem? Dla ludzi ubogich, wychodzących z domu dziecka i tak dalej? Czy te mieszkania plus będą temu służyć? Czy złożymy wniosek do pana burmistrza, mam trudną sytuację i tak dalej? I czy ten czynsz, który tam jest, pozwoli tym ludziom się utrzymać? Bo wydaje mi się, że to, co zrobił pan burmistrz Październik, wybudował ten blok na Zwierzyńcu, tak? Czyli dał możliwość tym osobom o niskich zarobkach, tylko lub też tym, które startują dopiero, dał możliwość przeżycia, tak? W godnych warunkach, trzeba przyznać. To są godne warunki zamieszkania. Tylko, że te osoby mają się stamtąd wybić. Jeżeli one wychodzą z domu dziecka, dostają to mieszkanie, muszą trochę popracować i tak dalej i spróbować już na tym normalnym rynku. Natomiast tutaj wydaje mi się, że wpadliśmy w pułapkę deweloperów po prostu. Miasto zabawiło się w dewelopera. Jesteśmy w takim, żyjemy w takim stworze, który się nazywa Unia Europejska. Czasami warto popatrzeć na to, czego u nas w Polsce nie było, bo nie było, tak? Bo byliśmy za kurtyną, byliśmy jak to mówią nasi rówieśnicy czy koledzy, znajomi w Europie Zachodniej, że my jesteśmy z Europy Wschodniej, się z tym nie zgadzam. Jesteśmy z Europy Środkowej i nie ma mojej zgody na mówienie, że jesteśmy z Europy Wschodniej, bo to jest ta forma, to jest zła forma. To jest pokazywanie, że jesteśmy gorsi. Ale warto popatrzeć, co się dzieje w Brukseli, co się dzieje w Paryżu, w Londynie, w dużych miastach, metropoliach, Berlin. I tam odchodzi się od tego typu budowania takich mieszkań. I głównym powodem jest to, że to jest stygmatyzowanie tych ludzi i wtrącanie ich w getto. Dzisiaj w Europie od co najmniej 10 lat ja słyszę, że komuś, czyli deweloperowi, miasto oddaje na jakichś preferencyjnych warunkach. To nie są warunki preferencyjne, że działka warta 2 miliony dajemy ją za złotówkę. Ale umożliwiamy mu gdzieś tam coś, przykładowo, na potrzeby tej rozmowy, działka jest warta 100 tysięcy, spuszczamy 10 tysięcy, pod warunkiem, że w klatce 4 piętra, 2 mieszkania, tak, czyli mamy 10 mieszkań na czteropiętrowym, pięciokondygnacyjnym budynku, mamy 10 mieszkań, z czego w tej klatce na parterze, na trzecim piętrze miasto ma po jednym mieszkaniu. I to są mieszkania, gdzie można tych ludzi tutaj zaadoptować, tak. Nie stwarzać im getta, nie stagmatyzować ich, bo ja się wychowałem na Dąbrowskiego, mam były dwa bloki, teraz jest jeden, tak? Kto u mnie na osiedlu się mówi, że to jest Bronx. Tam ciągle coś się dzieje, tam ciągle jest burt, ta afera, podpalenia, ale tam wszyscy ci ludzie są w jednym, do jednego garka wrzuceni. A gdyby to był nowy blok na Sobieskiego, z 10 mieszkaniami, chociaż nawet jedno byśmy oddali, to ci ludzie całkowicie, myślę, że zachowywaliby się inaczej. Inne otoczenie. Inne otoczenie to wszystko. A wszystkie te dzieci miałyby też, bo wspomniałeś, dom dziecka, miałby inny start, nie? Bo nie wchodziłby w społeczeństwo. Na Dąbrowskiego jest wieczna, przepraszam, ale burda i pijaństwo, tak? I tam nawet, żeby nie wiem, jakie parcie, gdybym ja tam wylądował z moim dzieckiem, bo może mi się powinie noga i wylądował z dzieckiem, to jest, wiesz, tragedia. Dla mnie by to była porażka, przede wszystkim miejsce, w którym się znalazłem. Bo wokół siebie miałbym ludzi, na których musiałbym uważać, żeby mi krzywdy nie zrobili, ale całemu mojemu dziecku, tak?
I to jest jakiś taki sposób. Nie, ja nie wiem, ja nie znam się na tym, nie tkam się do polityki, czy są takie rozwiązania prawne, czy są takie mechanizmy, czy tak można robić, ale to nie ja mówię, jestem burmistrzem czy starostą, żeby się nad tym pochylać. To ci ludzie biorą pieniądze, zostaje przez społeczeństwo wynajęci, bo myśmy dali na nich głos w takiej, a nie innej demokratycznej formie. I jak powiedział kiedyś Churchill, demokracja nie jest idealna, nie jest dobra, ale ponad, no nie mamy nic lepszego. Więc dbajmy o to, co mamy. I ja nie wiem, no to trzeba by, wiesz, może takie rozwiązanie znaleźć, nie? Ja nie jestem przeciwko tym blokom, ale przeraża mnie ta kwota. Zróbmy coś w tym mieście, żeby, nie wiem, do tych pieniędzy zaczęło przybywać, tak? Nie jestem też za tym, żeby budować fabryki czy coś wstawiać w mieście, bo nie trzeba. Można by gdzieś naprawdę znaleźć coś na zewnątrz, wyprowadzić to. Postawić magazyny czy inne rzeczy, tym bardziej, że Polska zaczyna się robić krajem tranzytowym. Z Chin kontenery przyjeżdżają gdzieś tam, to trzeba wyciągnąć z tego kontenera, to trzeba przepakować. Duże firmy szukają ciągle jakichś rozwiązań magazynowych, tego wszystkiego. Nie trzeba nam huty czy czegokolwiek. My nie potrzebujemy tu wcale uczynszliwego przemysłu, tylko firmy, która robi coś, co przynosi duże profity i zapłaci podatki, tak? Bodajże w gminie Dobroszyce pod Oleśnicą jest zbudowany wielki magazyn Lidla albo Aldiego. Oni potrafili przyciągnąć taki biznes i powiem Ci, że jak tamtędy przyjeżdżam, a przyjeżdżam co dwa tygodnie, no robi to wrażenie. To nie jest Electrolux, to nie jest SCA. To przy tym to jest naprawdę pikuś. Natomiast powiedz mi, bo budżet obywatelski został uchwalony i fajnie, że po 7 latach, może i więcej kadencji naszego burmistrza, w końcu to jest, udało się wywalczyć. Natomiast jak myślisz, skąd wzięła się wysokość tego budżetu, 0 zł w tej uchwale? Bo to jest 0 zł. Nie, z czego to wynika? Nie mam bladego pojęcia, ale widzę to inaczej, że jest? Chcieliście? Jest. To macie. No to co teraz chcecie jeszcze? I wcale się nie zdziwię, ktoś za chwilę pan burmistrz powie, że jest 0 zł, bo nie wiemy, co będzie jutro. No jest, możemy go zrobić, tam 35 tysięcy, może 350 tysięcy czy coś, ale jest. Mnie szkoda właśnie, że jeżeli ustawowo dano widełki od 80 do 100% tej podwyżki dla burmistrza, to skoro nie wiemy, co będzie jutro, to dlaczego dajemy 100%, tak? Jeżeli na budżet zapisujemy 0 zł, żeby pan burmistrz później mógł wyjść i powiedzieć, dobrze, daję 300, tak? A może, no nie, bo jest trudna koniunktura. A tu usztywniliśmy to i dajemy wolne pole do popisu. No bo można było. Bo można było. To jest chyba najlepszy, bo można było. Wiesz, no to można by powiedzieć, można było, nie? Znaczy największym problemem chyba na tej Radzie to był radny Zieliński, tak? To nie jest problemem przez to, co mówi i się nie boi mówić, tylko nie jest problemem od samego początku, bo jemu nigdy nie zależało na pieniądzach. Jemu zależy, żeby w mieście było dobrze. I właśnie tu pozwolę sobie od razu powiedzieć, że pan Zieliński całą swoją dietę co miesiąc oddaje na ławskie stowarzyszenia. Jestem ciekaw, czy pozostali radni mogliby to zrobić chociaż jedną. W miesiącu przekazać. Czy nie, no, znaczy w miesiącu rocznie. Jedno. Mogliby, tylko pytanie, czy chcą, nie? Ja nie widzę. Czy oni pracują dla miasta, czy dla tych pieniędzy? Czy wiesz, no, dla miasta pracują, tak? A jak go zapytasz, to usłyszysz odpowiedź, tak? Przecież on pracuje dla miasta, nie? Przecież ludzie go wynajęli na to stanowisko. Burmistrz jest szefem firmy, tak? Ta firma nazywa się Oława. On jest tutaj dyrektorem, kierownikiem, to od niego zależy, gdzie to pójdzie. Oczywiście on należy do konsorcjum, gdzieś ma tam drugą osobę, z którą może współpracować, ta druga osoba to jest starosta, tak? To też jest osoba wynajęta do tego, żeby zarządzać tym miastem. Powierzyliśmy im losy i pieniądze miasta, tak? Więc no należy się im, ciężko pracują. Tylko mówię, no oprócz tych kwiatów, tego wszystkiego, ja naprawdę się cieszyłem, jak słyszałem, że tu wchodzą Chińczycy, gdzieś jakiś elektrolit, to wszystko. Bzdurą było, co ci ludzie tutaj podawali. Nie miała, to powie pani, nie ma pojęcia o ADR-ach. Weszliśmy w dyskusję. Przeraziło mnie jej pojęcie. No nie ma bladego pojęcia o materiałach niebezpiecznych, co i reszcie.
Bo poszła na kurs, który kosztuje 600 zł, dowiedziałaby się więcej i uzupełniłaby swoją wiedzę, nie śmiałaby się tym, co powiedziała do mnie wtedy. No ale okej, no to taki, to, wiesz, no taką wiedzę ktoś komuś dał, rozkręcił z tego, wydmuchał aferę. Ludziom w Godzikowicach powiedział, że to ich wszystkich wytruje, to ich zabije. A to, że przejeżdżają tyle samochodów codziennie przez dom i z każdego auta wydobywa się tyle CO2, dobra, to nie. No i co? Nie ma. No poszła w świat wiadomość, że mieszkańcy nie chcą, nie będzie, tak? Gdyby oni tutaj ja wcale nie mówię, że tam był jakiś problem, tak? Tylko wydaje mi się, że to było w jakiś sposób do rozwiązania, ale nie wierzę w to, żeby można było wpuścić na dzień dobry firmę, która byłaby toksyczna i niebezpieczna dla środowiska, dla wszystkich ludzi, tak? Bo jeżeli pójdziemy tym tokiem rozumowania, to w Oławie ci ludzie, którzy zajmują się rozbieraniem samochodów, nie powinni tego w ogóle robić, bo tak naprawdę ktoś, kto ma taką firmę od kilku lat, nie podlega tym przepisom, które miałyby dzisiaj. A przepisy w Europie, tendencja jest taka, że żeby takie rzeczy robić, trzeba naprawdę kupę pieniędzy zainwestować, około 1 000 000 zł, żeby robić to zgodnie z przepisami ekologicznymi do utylizacji, trzeba mieć pod całym takim, nazwijmy to warsztatem, wannę betonową, gdyby coś się wylało, tak? Więc ja myślę, że gdyby oni tam to budowali, to robiliby to ze sztuką zgodnie z przepisami. Ale dlaczego też tak twierdzę? Dlatego, że oni mają swoich odbiorców. Jest dużo dużych firm, na którym zależy, żeby ich podwykonawcy byli tak zwane fair trading, czyli działali zgodnie z przepisami, nie wykorzystywali pracowników, całej reszty. No też był podniesiony co mnie przeraziło, był podniesiony taki problem. No tak, a tam weszła agencja pracy, zatrudniła Ukraińców. A to są ludzie, oni tu mieszkają, płacą tutaj. To, że oni troszeczkę zaciągają, chcą tu coś asymilować. Boże, przecież w 80-tych latach już wyjeżdżali do Wiednia, do Berlina, czyli ludzie nam pomagali, tak, wyjeżdżali, ktoś miał lepszy start, możliwości, wyjeżdżał do Kanady, do Stanów Zjednoczonych i nie było z tym problemu, tak. A to co agencja pośrednictwa pracy nie będzie płacić, tak. Przecież to, żeby ci ludzie pracowali o godziwych umowach, to nie jest kwestia burmistrza ani starosty, tylko kwestia tej władzy u góry. Dlatego, okej, okay. Ta fabryka potrzebowała, załóżmy, 100 miejsc pracy, tak. Na pewno płaci jakieś podatki, to wszystko, ale nie ma nic, no to okej, okay. No co dalej? No ale ty też wyjeżdżałeś przecież do Anglii po to, żeby więcej zarabiać. Myślę, że nie pracowałeś te 8 godzin, nie. Tylko że ile się da. Ciągnąłeś tak samo, moi koledzy z Ukrainy też tak robią, oni tu przyjeżdżają się dorabiać, z czasem zaczynają się w Polsce podobać i bardzo często kupują tu mieszkania i zaczynają normalnie żyć. Znaczy pan, jak to wygląda? To wygląda to tak, jakby gdzie ktoś rzucił ze spadochronu. Pamiętasz, jak było lotnisko w Marcinkowicach? Tam nic nie było, nie? Się tak rzucił, taki survival, nie? To tak ląduje, tak wylądowałem ja w obcym kraju, nie? I wiesz, jak wyjeżdżałem, mówię, wow, mój angielski, zapytam sobie rady. Ja po prostu nie wiedziałem, co ci ludzie do mnie mówią. Ja miałem wiedzieć, bo nie byłem usłuchany, jesteśmy usłuchani z innym akcentem, z angloamerykańskim językiem, z telewizji. Pół roku, wiesz, stres, to wszystko. So, nie wiesz nic, ci ludzie tutaj przyjeżdżają, nie mają pojęcia, wiesz, ja się mojemu tacie powiedziałem, dobra, tu nie macie zaparkować, to zawieź mnie, jedź tam do końca do Peweksu, nie? A ci ludzie tutaj nowi, to nie wiedzą, co to jest prawidłowo, nie odnajdą się, nie? A ja musiałem się odnaleźć w Anglii, wiedzieć gdzie, co zrobić, jak kupić, że tu można przez telefon, tam można przez internet, to wszystko, że ten świat tam wygląda inaczej jest technologicznie uwarunkowany, łatwiej, szybciej, sprawniej, przede wszystkim szybciej, ale żeby było szybciej, trzeba łatwiej, wygodniej, nie? Tak bardziej ala Ameryka, to szybko, tak ta Europa tam wyglądała, nie? I oni tutaj przyjeżdżają do nas, jak pojedziesz tam na wschód, zobaczyć skąd ludzie z Oławy przybyli na przykład, no to zobaczysz, że tam jest całkowicie inaczej. Oni są tu sami. Taki chaos, rozbici, nie wiedząc co, gdzie i jak. No to przez to, że nie potrafią się odnaleźć, popełniają różne błędy, to mamy ich tutaj jakby piętnować i pokazać im, że nie, to się czuje. Ja mam znajomych, którzy ze mną rozmawiają, wszystko jest fajnie, ale ja wiem, że ja nigdy nie dorównam, a dwa, że nie traktują mnie tak, jak traktują swojego sąsiada, który jest Anglikiem. Tak samo my tutaj, oni to czują, nie? Że są gdzieś na takiej pozycji troszeczkę przegranej. Tak?
I wtedy mnie to zaskoczyło. No, była fajna inwestycja. Myślałem, że ja z początku, jak usłyszałem, że to tutaj wchodzi, to mówię, wow, jest. Będzie dobrze, nie? Wiesz, ktoś przeczy tu i coś się zacznie dziać, nie? Tu będzie jedna, a potem pójdzie druga, trzecia. Nie ma nic. I co dalej? Nic się nie dzieje, nie? I to mnie tak, że starosta wszystko tego spuścił głowę. Dobra, no co, poddajemy się, tak? Kwestia burmistrza podejrzewam też, no ta niemoc. No bo co może zrobić? Nic, tak? Nie? Nawet gdybym chciał, to ja w to wierzę, że on nic nie może zrobić, nie? Pomijając już, że ja burmistrza osobiście znam, znam się od 40 lat. Ale ja go bardzo lubię, to jest naprawdę fajny facet, nie? On wziął sobie naprawdę taką robotę, że no musi przyjąć tą krytykę. Nie może zakneblować mi, ust tobie czy komuś innemu, a ja chciałbym już widzieć wyniki tutaj w mieście, których no nie widać. No. Znaczy w jednym z wywiadów powiedział, że w jego kierunku sieje się nienawiść. Czy ty siejesz tą nienawiść? Nie. Bo to, że wyszedłeś przed szereg i powiedziałeś, gdzie oni są, tak, gdzie tak. jest starosta, gdzie jest burmistrz, czy to było to sianie nienawiści? Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo są ludzie, którzy mówią, że burmistrz Tomasz, albo znaczy, Tomasz Frischmann nie robi czegoś, Tomasz Frischmann nie robi to, Cichu Brezę nie robi tego. Ja nie mówię tak. Nigdy nie napisałem i nigdy nie powiedziałem, że Tomek czegoś nie robi lub Zdzichu. Zdzicha znam, z jego bratem chodziłem do szkoły, wychowaliśmy się praktycznie kilkadziesiąt metrów od ciebie, tak? Ale ja zawsze mówię, że czegoś nie robi starosta lub burmistrz. Bo burmistrz dzisiaj jest taki, a jutro będzie taki, tak? Nie wiemy, tak? I to jest szef, nie wywiązuje się z tego, co powinien robić, tak? Ale jeśli ja tak twierdzę, a jest inaczej, to ja bym chciał bardzo wiedzieć, dlaczego ja się mylę i gdzie ja mogę sobie zaciągnąć taką wiedzę i zobaczyć, co się dzieje w tym mieście. Ale ja rozumiem, że burmistrz powie, taka informacja jest tu i tam. No to skoro ja nie wiem o takiej informacji, to znaczy, że gdzieś jest zatwardzenie. Ta informacja nie dochodzi do mnie. To tak jak z moimi rodzicami. Oni się w piątek dowiedzieli o podwyżce. Ja wiedziałem od miesiąca, ty pewno jeszcze szybciej, tak? A oni dopiero w piątek. Szok. Znowuż podwyżka. Tak. W gazecie przeczytali, że burmistrz ma podwyżkę, piątek, czwartek przeczytali o podwyżce, piątek dowiedzieli się o kolejnej podwyżce. I wiesz, no, renta, emerytura nie jest z gumy, tak? Miasto się starzeje. Znaczy, żeby nie rzucać ciągle tego kamyczka do tego ogródka biednego burmistrza, no nie wiem, czy już to powiedziałem, ale pan starosta zainkasował ponad 100 tysięcy rocznie. Podwyżki, także to może to jakoś bilansuje, że jednak burmistrz skromnie do tego podszedł i że jednak mamy wyrozumiałych radnych miejskich, więc... Zdalnemu życie. Ja słuchałem tą sesję, ja miałem na jednym, na telefonie miałem odpalone, wyciszone moją konferencję z Amazonem, która wyjątkowo trwała chyba 4 godziny i patrzyłem, co tam się dzieje. Ale to oni po złości to zrobili na pewno. Wiedzieli, że jest sesja i... Tak, to celowo, nie? Ale jak nigdy siedziałem na tej sesji, tak patrzyłem, słuchałem. Pani po prawej z monitorzy, pani Piotrowska, tak? Dobrze pamiętam, radna? Z prawej, tak, pani Piotrowska. Tak. Nie wiem czego... Nie miałem wrażenia, że tak jak chorągiewka, jak obserwuje. Nie atakuję tej pani, ale tak czasami by chciała coś powiedzieć. Nie, się z tym nie zgadzam. No nie, no dobrze, to jest tak. Takie jedno są wrażenie, nie? Znaczy, ale jest co, zaskoczyła mnie jedna rzecz. Ja zaczynam rozumieć, bo patrzyłem przez parę godzin w pana z łańcuchem. Wszystko fajnie, ale a gdzie była jego maseczka? Właśnie na to chciałem ci zwrócić. Ale wiesz co? Wszyscy dookoła byli w maseczce, ale ja nie chodzi o maseczkę. Ja już teraz rozumiem, dlaczego on powiedział, że on będzie parkował samochód tak, jak on chce parkować. Że było widać butę, że ma gdzieś tych wszystkich ludzi? Ja nie chciałbym mieć takiego szefa, który zajmuje się transportem w taki sposób. Jeżeli jest on, szefem przewozów regionalnych. Jeżeli on naprawdę jest takim szefem, jaki pokazuje, że ma zero poszanowania do przepisów ruchu drogowego, bo nikt mu nie będzie mówił, jak mu parkować. Zero poszanowania do tego, gdzie wszyscy burmistrz założona maseczka, wszyscy tak. Każdy, on nie, bo nie. Znaczy, w jakich warunkach ludzie pracują w PKS, jak mają takiego szefa? Znaczy, powiem ci, że
Zostawiam, może w dobrych, ale wiesz. Zostawiam już tych pracowników w jego firmie, tak? Za które pobiera też pieniądze, bo nie robi tego charytatywnie. Przepraszam, źle się wyraziłem, tak? A on tak myśli, że to jest jego, tak. To nie jest jego firma. Źle się wyraziłem. Natomiast na sali jest, powiedziałeś tutaj o pani Piotrowskiej. Pamiętam akcje charytatywne, nazbierane pieniądze na jej operację na płuca, wyjazd chyba do Stanów, już dobrze nie pamiętam za co, przepraszam. I ona potrafi przez cały dzień siedzieć w tej maseczce, gdzie ma problemy z oddechem, tak? I dba o swoje zdrowie, nie chce zaprzepaścić tej szansy, którą dali jej ludzie, oławianie. Zbierali wszyscy pieniądze, były naprawdę fantastyczne akcje na to, potrafiliśmy się zjednoczyć. A tu przez jednego pana, tak, z arogancją, no on zagraża bezpieczeństwu po prostu, już nie mówię pozostałym radnych, tak, ale z szacunku do Justyny Piotrowskiej powinien się troszkę inaczej zachowywać. Dlatego wiesz, no. Nie wiem, czy mają świadomość tego, że ja oglądam i cała reszta ogląda. Nie wiem, może dom 1000 osób oglądało. Skąd może wiedzieć, nie? Widziałem, że nie ma kompletnej świadomości do tego, że jest obserwowany przeze mnie. Ja już na niego nigdy nie zagłosuję. Pomijam fakt, czy głosowałem, czy nie, tak? Ale mówię, to daje mi powód do tego, żeby wiedzieć, na kogo nie będę już głosował, tak? Jak patrzę na tego człowieka i to jest szef wszystkich szefów z PKS-u. Siedzi tutaj, potem była akcja, nie będzie, nikt mu mówił, jak ma parkować, tak? Oparkował sobie jak chciał, bo on jest szefem. I teraz z tą maseczką siedzi, gdzie ci ludzie się tam co chwilę odwrotu, to wiesz, jest tak, że widzisz ich, bo oni są przodem, a większość tych radnych też siedziała tyłem, ale ja wszystko widzę, oglądam, tak? I co jakiś czas tam widzisz, bo ktoś się odstaje gdzieś do toalety, czy chce się wody napić i widać ten ruch, że ściągnął maseczkę, że się napił, nawet jeżeli nie widziałeś, ale to wiesz, że ma. I tak się zastanawiałem, co chodzi, dobra, okej, no. Ale to daje świadectwo, z jakimi ludźmi, jak ktoś ma szacunek do całej reszty, tak? Tym bardziej, że jest urzędnikiem państwowym, nawet bym powiedział. Przede wszystkim, no. I dlatego wiesz... Ale przepraszam, na obronę pana Mazurka. Była wizyta naszego pana prezydenta w Katarze, w Dubaju i tak dalej. No i ci wszyscy szejkowie mają maseczki na sobie i tak są zakryci, a nasza para prezydencka tak bez maseczek przemaszerowała na dywanie. No, albo nie wypadało zwrócić i poinformować. Czy weź pod uwagę, że nasz prezydent ma bardzo dobry angielski. I może było tak, że poziom angielskiego szejków był niższy od prezydenta i on nie chciał im robić przykrości. I może to, co powiedzieli... Wiesz, angielski język jest bardzo specyficzny, że postawili tak, skonstruowali zdanie, że ono brzmiało tnat zamiast... Wiesz, proszę... Może za wysokie może progi poszliśmy. Maćku, zapytam się Ciebie wprost. Czy Ty wystartujesz na burmistrza Łany? Nie. Ja mam swoją firmę, mam odpowiedzialną, mam kilkanaście osób, które są ode mnie odpowiedzialne. Zatem ja wracam do Ławy za 2 lata maksymalnie, tak? Ja zrobiłem już dużo kroków tutaj. Moja firma działa we Wrocławiu. Miałem taką rozterkę. Rejestrujemy tu czy we Wrocławiu? Nie żałuję decyzji, że przyniosłem firmę do Wrocławia. Jak widzę, co tu się dzieje, to ja mam większe pole do popisu we Wrocławiu, niż wiem, że na przykład Woława ma większy potencjał na tą chwilę, żeby tutaj próbować zainwestować. I można powiedzieć, że tutaj masz swojego kolegę burmistrza, tak? No tak. Gdzie powinno być ci łatwiej? Czy wiesz co, bo jesteśmy rówieśnikami, tak wyglądałoby to samo pokolenie. Wydawałoby mi się, że mi zależy, moim kolegom, kolegom Tomka i tym wszystkim zależy nam na tym, żeby to miasto się rozwijało. Więc ja bym powiedział, że on też pójdzie w tą stronę, tak? No przecież jego dziecko za chwilę wkroczy w to dorosłe życie, tak? Będzie mu zależeć, żeby zostawić to miasto w takiej fajnej kondycji, żeby się rozwijało. Bo ty wiesz, jak zbudujesz firmę, początek jest ciężki, start jest ogromny, presja, odpowiedzialność, brak pieniędzy, bo to są twoje pieniądze, tak? Gwarancje, które musisz dać, nawet biorąc ciężarówkę, gwarantuje swoim domem, czy tym, na co pracowałeś przez kilkadziesiąt lat. Ale potem to widzisz, że to zaczyna, wiesz, to tak, coraz szybciej, coraz więcej, to taki sam okres się zaczyna robić. Potem schodzisz, tak jak ja, z ciężarówki, siadasz. Niby nie masz tej odpowiedzialności, bo się nie musisz martwić, czy zrobił ci radar zdjęcie, czy przyjdzie mandat za przekroczenie o 3 km prędkości, czy nie. Oława nie jest takim miastem, nie jest Big Brotherem. Parę razy pisałem na forum, że
tu zniszczyli, tu wyrwali drzewa, bo ktoś... Fenomenalna rzecz, tak? Super sprawa, sadzenie tych drzew, tego wszystkiego. To jest praca burmistrza, to jest praca ludzi, z którymi on jest tam związany. To jest ich ciężka praca. I kolejny raz ktoś to zdewastował, ale nie robimy nic w tym kierunku, żeby dać sygnał wandalom, ludziom, którzy z jakiegoś powodu niszczą czyjąś pracę. Nie. My mamy monitoring, stać nas na ten monitoring i będzie taką prewencję stosować. Będziemy z tym walczyć. Nie ma monitoringu. Wiem, że są jakieś duże pieniądze, no ale pochylmy się nad kolejną rzeczą. Z jakiś projekt odpalmy, zobaczmy, co się dzieje, gdzie w paru newralgicznych miejscach. Zaprośmy Politechnikę Wrocławską. Oni mają fenomenalne projekty, które wystartowali. I są, mają bardzo dobrych tych specjalistów. Ściągają różne technologie, pozyskują pieniądze z tych wspólnościowych programów. No to wszystko można zrobić, nie? Ja nie będę. Ja nie jestem zainteresowany tutaj polityką, albo wiesz, też nie chciałbym, żeby to fajnie się mówi, jak się siedzi z tyłu, z drugiego rzędu i się krytykuje kogoś, skoro samemu się nie chce wziąć odpowiedzialności. Ja z chęcią wezmę tą odpowiedzialność, ale nie za miasto. Ja nie jestem zainteresowany bycie tutaj szefem, bo ja tu widzę lepszych od siebie. Ja może jestem dobry, tak? Mam inne, mam inaczej patrzę na to, ale ja uważam, że tutaj naprawdę sporo obywateli jest, którzy mogą tutaj dużo zdziałać, nie? Widzę jakichś tam ludzi. Podoba mi się projekt, który odpaliły Stany Zjednoczone. Nowy prezydent Joe Biden jest szefem szefów, ale ma kobietę, wprowadził do siebie. Nie zrobił tak jak poprzedni prezydent, że wprowadził sztab za sobą ludzi, tylko wprowadził jedną kobietę i ona tam naprawdę bardzo mocno pracuje, z takiego drugiego siedzenia, nie? I zastanawiam się, czy w ławie by taki numer przeszedł ponad przez tych wyborach, że byłby jeden szef. Zróbmy szefową. Czemu nie? I niech będzie szef, zastępcą. Bo wystarczy jeden, tak? I tak jak patrzę na tą pracę, to wydaje mi się, że do tej pracy tak naprawdę intensywnej to jest na 3 dni. Reszta można poświęcić na przygotowywania. Taki wiesz, piątek to już jest taki luźny dzień, zrobić sobie tutaj posiedzenie, gdzieś jakąś ściągnąć ludzi, nowy projekt, coś prowadzić, gdzieś tam pilnować. 3 dni ciężkiej pracy, bo to jest ciężka praca, tak? Ale potem wiesz, już jest mniej coś gdzieś. Wydaje mi się, że tu nie potrzeba. Wystarczy jeden zastępca, tak? Tutaj i też na tej sesji widziałem zastępcę z PO, tak? Tak. Ja powiem ci szczerze, jakbym nie sprawił skoniec, miałem wrażenie, że należy do BBS-u albo do tej grupy, którą do PiS, tak? Tak. Ja naprawdę nie interesuję się, do jakiej partii dziś należą, nie? Ja po prostu biorę pieniądze, moje, twoje, kogoś. Ktoś mi kiedyś zarzucił, to też na grupie, że łatwo się mówi, jak się nie ma żadnych związków, to nie płaci się podatków, takich rzeczy w tym mieście. To jest nieprawda. Bo ja żyję od 20 paru lat jedną nogą w Wielkiej Brytanii, drugą nogą we Wrocławiu i w Oławie. I nie zamierzam się, ja nie mam takiego obowiązku tłumaczenia się komuś, co płacę i gdzie płacę. Natomiast skoro się tu urodziłem, wiążę swoją przyszłość i przyszłość moich dzieci z tym miastem, to chciałbym, żeby ono się po prostu rozwijało. I tym jestem zaniepokojony, tak? Mam też takie fajne hobby, które się nazywa krótkofalarstwo. I za czasów jeszcze poprzedniego burmistrza to ono się tak fajnie rozwijało. Myśmy mieli klub, a dzisiaj już nawet tego klubu nie ma. I ta młodzież obok będzie siedzieć na murkach i patrzeć w ten telefon i pluć na chodnik słonecznikiem albo bluzgać, czy wyrywać drzewa. No naprawdę różne osoby przychodzić od lewa do prawa. O, ja jestem po lewej stronie, to by było jasne. Bo ja nie... To jest lewak, Oławski lewak. Nie jestem lewak, nie jestem lewak, ale mam lewicowe poglądy. Ja bym bardzo chciał, żeby moi rodzice i mieszkańcy miasta, ci, którzy są na emeryturze, dostawali leki za darmo. Bo to państwo na to stać. Tylko stać nas na to, żeby przeznaczać takie kwoty na różne instytucje, bez wymieniania nazw, na odwierty koło Wisły, po prawej stronie Wisły. To stać nas na to, żeby ci ludzie mieli. Żeby ci ludzie nie musieli się w Polsce zastanawiać, emeryci, czy oni mogą jechać. Aha, to jesteśmy w mieście X, ty, ale jak ty myślisz, to my tu możemy jechać komunikacją miejską za darmo, czy nie, tak? Bo to jest taki ptolotek dzisiaj, tak? Ja bym chciał, żeby ci ludzie też mieli na przykład linię telefoniczną w domu. Taki zwykły kabel i telefon. Po to tylko, żeby mogli go podnieść i zadzwonić, bo coś się dzieje, potrzebują pogotowie czy coś. 10 impulsów, tak? Dać im to, bo im się to należy, będą to pracowali bardzo ciężko, tak? I takich innych rzeczy. Ale moje poglądy to tak wiesz, to gdzieś ktoś powie, że są odrealnione. Ja bym to tak
Chciałbym, żeby tak było. Nie wiem, czy tak może być, czy tak będzie. Natomiast no też z młodymi ludźmi, tak? Wiesz, ja chciałbym, żeby moja córka tu studiowała w Polsce. Ci powiem dlaczego, bo mnie nie stać na to, żeby moje dziecko studiowało w Anglii, na przykład w Oksfordzie. Bo Politechnika Wrocławska lub Uniwersytet Wrocławski jest jedną z lepszych uczelni na świecie. Mam kolegów, którzy robili doktoraty obrony we Wrocławiu, potem kontynuowali swoją pracę naukową w Stanach Zjednoczonych lub we Włoszech, czy w Grenoble. Potem przychodzili za tym projektem Erasmus. Tak, za tym projektem przychodzili gdzieś tam z jednego pakietu przez taki do Manga gdzieś tam dookoła. I ci ludzie dzisiaj, ja mam kontakt z nimi, nie? Naukowcami. I dzisiaj wykształcenie dziecka, rok studiów w Wielkiej Brytanii na Oksfordzie, czy Cambridge, czy London University, to jest kilkudziesięciu tysięcy dolarów rocznie. A w Polsce? W Polsce fenomenalna uczelnia i stać mnie na nią. Fajnie, mi nie stać. Ja nie mogę mojemu dziecku zagwarantować dzisiaj takiego poziomu wykształcenia, jeżeli się zdecyduje, jaki może tutaj dostać. Wracamy, szkoła muzyczna, perfekcyjna. Niczego nie brakuje, moja szkoła numer 5. No te panie, które tam pracują, robią taką robotę, przygotowują ludzi, którzy idą potem do naszego liceum w Oławie lub do Żubrówy, a potem do Wrocławia, tak? Więc potrzebujemy przystanek. Ci ludzie dojeżdżali do szkoły, tak? Skomunikować szybciej to. Wiesz, jak będziemy mieli tutaj szybki transfer zasobów ludzkich pomiędzy Wrocławiem a Oławą, to ci ludzie czasami mają taki, wiesz, dzisiaj są studia, on kończy o godzinie 14, wraca, a on ma jakieś tam laboratorium gdzieś wieczorem, bo jakieś kółko się zapisał czy coś, wraca i obiad, jak z powrotem, tak? I to wszystko, to musi zadziałać, to nie ma możliwości, to jest tylko 27 km od słupka, od starej stacji PKP do Wrocławia. To jest raptem 20 minut przy dzisiejszej szybkości transferu tych ludzi pociągiem, tak? No ale co, no to coś trzeba z tym zrobić, tak? I dobre miasto z potencjałem, tylko niewykorzystanym i nie wiadomo dlaczego, nie? W dalszym ciągu ja mnie to zastanawia, co jest powodem tego, nie? Powiedz mi, powiedziałeś o rozwoju, natomiast jak widzisz rozwój swojej grupy, swojej strony, my Oławianie? Wiem, że tam jest sztab też ludzi, który pracuje. To nie jesteś tylko ty. Nie, żeby nie było, że... Ja to jestem taka osoba, która w nocy pracuje, bo ja pracuję od 20 polskiego czasu, od 19 my zaczynamy pracę. To wszystko, kiedy ty śpisz, to twoja paczka, którą kupiłeś w dzień, jedzie i masz rano tutaj, nie? Bo ten sztab ludzi, kurierów i tego wszystkiego pracuje w nocy. Więc ja tam w nocy gdzieś to zatwierdzam czy coś, a tam jest sporo osób, jest kilku administratorów, moderatorów i ci ludzie ciężko pracują, nie? Wiesz, niejednokrotnie... Ludzie sobie nie zdają sprawy, bo jak widzą to, co jest, to jest tylko parę procent tego, co tam przychodzi. My musimy blokować, usuwać, tak obrzydliwe wpisy i takich jakichś dewiantów różnych, że czasami ja przez wieczorem mam ten dziennik tak sprawdzam, widzę, co zrobił jeden moderator, drugi, mówię, Boże, tyle tego. A już jest plaga jakiejś sprzedaży. Postanowiliśmy z samego początku, że nie będzie sprzedaży. Nie interesuje nas jakiś online, makijaże, malowanie, ogłoszenia. Nie, my nie jesteśmy komercyjni. Jest tyle witryn, gdzie możesz zareklamować swoje usługi szewskie, malowania, prowadzenia posadzek, malowania paznokci czy innych rzeczy, że to nie jest to miejsce. Z początku była też taka sytuacja, że pomogliśmy Standiowi, tak, Przemkowi. Przemek zapytał, wyraziliśmy na zgodę, ale po jakichś tam akcjach kolejnych gdzieś z innej osoby, kogoś innego gdzieś tam, stwierdziliśmy, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za treści i zbiórki. Bo po pierwsze dublujemy to zazwyczaj, bo miasto tutaj to działa. I tak ktoś kiedyś powiedział, no tak, ale to nie możecie czegoś sami zrobić, tylko miasto robi to. Miasto robi w sobotę, ale myśmy chcieli tylko pokazać, że coś jest. Jakby, wiesz, 1000 osób bierze informacje ze źródła, które jest stricte z miastem, a 200 osób bierze ze źródła, które jest stricte z nami, tak? A to już kolejne 200 osób więcej, tak? Ale ja powiedziałem, nie, okej. I była nieprzyjemna sytuacja, która skończyła się tak naprawdę. No ja miałem telefon z policji, parę pytań, udostępniłem, wszedłem, zobaczyłem, co się dzieje, przy tym, że za bardzo też nie mam tutaj wiedzy, bo to trzeba Facebooka pytać,
I potrzebny taki, wiesz, taki niesmak został. Nie, dosyć. Nie? I były osoby ostatnio, które ja znam, znam tych ludzi, mógłbym za nie powiedzieć nie. Podjęliśmy decyzję, że nie, no to nie, nie będziemy nic takiego robili. Czasami też jak wrzucam coś od Marka z WDO, wszystko dla ławy informacji, to przez to, przez ten hejt, który się na mnie wylewa, bo czasami za poza kuluarami, to dostaję tak. wiadomości, nie? Wiesz, ze względu na to, że jestem osobą publiczną, więc moje dane są publiczne. Mm. Mój adres mailowy, mój telefon, jeden, drugi, polski, brytyjski, dostaję SMS-y, ktoś tam. Ja nie reaguję, staram się nie reagować, bo to wiesz, akcja, reakcja, tak? Mm. Mi to niepotrzebne jest. Tylko, że i tak czasami siedziałem i zastanawiam, nie, Boże, znowu to wstawię. Ale mówię, a dlaczego mam nie wstawić? Przecież to jest informacja stricte związana z miastem, nie? No tych 5 czy 6 informacji, które ostatnio wstawiłem, ktoś mi powiedział, no wiesz, bo jak oni informują, że jest zmiana organizacji ruchu w rynku i jest, uwaga, bo pierwszeństwo się zmieniło, to dobrze. A czyli, że taka błahostka, dla mnie nie, bo to jest bardzo ważna rzecz, to tak, ale już o podwyżce wody, o tym, że jest przystanek PKP, że co było na sesji, tak, to już nie. Ale przecież to też jest życie, które się toczy tutaj w mieście, tak. No to będę właśnie tego zakrętu tam przejeżdżałem teraz 2 razy, tak zastanawiam się, nie można to postawić jakiejś blachy, takiej znaku, jak ktoś stawia 4 worki z piaskiem, żeby on nie dojął, uwaga, zmiana organizacji ruchu? Nie widziałem. Okej. Okay. Mam prawo jazdy, znam przepisy ruchu drogowego, może lepiej niż zwykły Kowalski, bo taką mam pracę i powinien być na bieżąco, co nie zmienia faktu, że mogłoby to ułatwić na mnie miasto. I kolejna rzecz, którą ostatnio ktoś do mnie napisał i też powiedział, czy mógłbym na forum napisać, dlaczego jest napisane kiss and write. Co to w ogóle jest? Czy już nie używamy języka polskiego? Wiesz co, ja taką dyskusję musiałem wytłumaczyć tej osobie starszej, że tak się przyjęło, nie? Ale tu się zastanawiam rzeczywiście, czy nie ma racji. Całuj i odjeżdżaj? Okej, no to idziemy gdzieś. Nie zahamujemy tego, bo to idzie, to zmiana, te nazwy przychodzą do nas z zachodu, tak? Ale tak potem się zastanawiałem, czy rzeczywiście ten ktoś pisać do mnie, żebym coś takiego upublicznił. Czy to... Nie, mieliśmy rozmowę, 5 minut wymiana zdań. No okej, okay, to rozumiem, nie? Ale mówię, zmiana organizacji ruchu. Jest tam jakieś zamieszanie, tłok, coś tam postawione, ale nie można było postawić kawałek takiej informacji, chociaż na miesiąc by tam stała. Ja nie wiem, jaki jest koszt. 2 wiązanych bukietów kwiatów mniej na kolejny pomnik, może by to warto postawić. No ale dobra, jest tak, jak jest. Słuchaj, to, co mi się podoba, nie musi tutaj, wiesz, ja jestem 1 na 1000 osób, tego nie chcę, tak? Do tego mamy szefa, burmistrza, starostę, czy kogokolwiek, kto tam za to odpowiada, bierze za to pieniądze i jest up to date, tak? co do daty poinformowany tym wszystkim, wie na bieżąco, czy to można, czy nie. Więc no, też. A propos informacji, bo nie wiem, pewnie oglądający spostrzegli się, że już zaszło słońce, już troszkę rozmawiamy ze sobą, natomiast a propos właśnie tej informacji, idą święta. Czy chciałbyś życzyć Oławianom, grupowiczom, my Oławianie wesołych świąt po prostu? Masz teraz czas antenowy, darmowy, ale można tak, powiedzieć, tak, no, śmiało. Nie no, to wiesz, jako ta osoba, która jest odpowiedzialna za to, co dzieje się na Oławianie, to tak, przede wszystkim zdrowych, wesołych świąt. Szczepcie się. Szczepcie się, bo to nie boli. Ja się szczepiłem, wracam. 15 mam kolejną dawkę. Jak nie chcesz dbać o siebie, to zadbaj o innych. Nie zamierzam polemizować, czy to jest dobra szczepionka, czy zła. Dlatego, że nie zamierzam polemizować z ludźmi, którzy poświęcili swoje życie zawodowe na to, żeby nas chronić. Tak? To przede wszystkim szczepcie się i zdrowych, wesołych świąt wszystkim życzę. Tak? No i ciepło, żeby było, żeby... Widzisz, no, żeby było ciepło, ale żeby był śnieg. Tak, no tego sobie życzę, wiesz, ale ja wstałem w niedzielę i wow, tyle śniegu, nie? To takie pozytywne. Mi brakuje tego śniegu, nie? Oczywiście ja wiem, że wyjadę dzisiaj kawałek, mogę na Sowę pojechać, na Wielką Sowę, 1,5 godziny jestem na miejscu, tam jest dużo śniegu, ale brakuje mi takich świąt, jakie myśmy mieli tu za dziecka, nie? Zmienia się klimat, zmienia się, to wszystko się przewraca, przestawia. Ale mówię, ciepłych, zdrowych świąt i ze względu na to, że Oława się starzeje,
to nie zapominajmy, że mamy też tutaj starszych ludzi, rodziców. Warto czasami nawet przed tymi świętami zadzwonić, bo ci ludzie to samotnie gdzieś spędzają, tak? O tych ludziach też nie zapominajmy, a jak już mówimy o samotnych ludziach, kolejna fenomenalna robota Marka Drabińskiego. Dworzec PKP. Otwarty. Naprawdę ci ludzie z własnego wyboru niejednokrotnie wybrali taką drogę, no, że są bezdomni, tak? Ale to, że są inni od nas, nie możemy zrobić tego, że nie pozwolimy, że będziemy patrzeć na to, żeby oni marzli, tak? Więc fajnie, że ten dworzec jest otwarty, mam nadzieję, że będzie w święta też otwarty. I takich ludzi też nie zapominajmy, nie? Bo wiesz, dzisiaj mamy bardzo skomercjalizowane święta Bożego Narodzenia i tak cyk, jedna, druga, trzecia reklamówka. Teraz nie jest. Zostaw, no przyjdą święta zjeść. Czemu nie jesz? Się zmarnuje, no już drugi dzień stoi i leży, nie? Ale nie, zdrowych, wesołych, ciepłych świąt i co przede wszystkim, no, żeby miasto się rozwijało, to każdemu życzę, tak? Rynek wygląda jak wygląda, fajnie, źle, okej. Okay. Nie będziemy tutaj o kustach rozmawiali. Ja bym tam posadził parę drzew więcej. Podoba mi się rynek. Podoba mi się to akwarium, jedno, drugie. Była taka koncepcja, ktoś tam chciał, cytując klasyka, bo obywatele tak chcieli, tak? Mieszkańcy. No to okej, okay, mamy to, co chcieliśmy. I okej. Okay. No trzeba to zrozumieć, że 100 osób decyduje o tym, co się dzieje, a nie dwie osoby, tak? Taka jest prawda, nie? Dlatego mówię, będziemy umieszczali dalej te zdjęcia, dalej z apelem do wszystkich. Macie jakieś zdjęcia, jakieś rzeczy w domu, korki od butelek z napisem browaru w języku niemieckim. To wszystko podrzućcie do nas, opublikujemy to. Dbajmy o tą historię, bo jedyna rzecz, która tak naprawdę trzeba dbać, to nasza pamięć, tak? Jeżeli mówimy o pamięci, to też o pamięci bliskich, o tych wszystkich. Ława się była, jest i będzie miejscem monokulturowym, stykiem różnych kultur, różnych narodowości. Cały Dolny Śląsk jest taki, tak? Także to co, no? Myślę, że te święta będą przede wszystkim spokojne. No. No, mamy tego COVID-a, no. Jest to problem. No, to, wiesz. Ja pochowałem dwóch kolegów. I to naprawdę wysportowani chłopcy. No. Jeden poszedł dwa dni i odszedł, drugi męczył się przez tydzień. Potem kolejnych moich trzech dobrych kolegów walczyło, koleżanka z tym COVID-em wyszli. Jak z nimi rozmawiam, to, no nie, wiesz, zostaje to tak. Nie mają takiej kondycji, mówię, że długo to wraca, więc przede wszystkim mówię zdrowie, tak, nie bójmy się szczepić. Zadbajmy wszyscy o siebie. Zapytajmy czasami tych starszych ludzi, koło których mieszkamy, czy nie trzeba im pomóc. Bo oni się czasami też wstydzą, nie chcą prosić czy coś. Ta samotność nie jest ich wyborem czasami. Różne koleje losu. Tak się wiesz, no śniegu, tak? Nie może nie mam, żeby tak trzasło dobrze śniegiem, wiesz. Już myślałem, że trzasnąć kogoś kulką ze śniegu, ale... Ale wiesz, to wiesz, były zabawki. Wiesz, chciałbym, żeby ci ludzie w końcu, ta młodzież, na Kowala pozjeżdżała sobie na sankach, tak? No Wodki, Górka kolejna gdzieś tam, nie? Żeby to było... Ja pamiętam czasy, kiedy Odra była taka kra, że można było przejść z jednej strony na drugą stronę. Przyznaję się, było to głupie, nie polecam nikomu chodzenia po krze, ale takie rzeczy się robi. To się wytnie. To się wytnie. Trzeba o ławce, tak? Ale... Wiesz, ale w hokeja graliśmy na stawie w parku, gdzie tam było pół metra. Pamiętam, starsi mieszkańcy znają Kowalików. Fenomenalni piłkarze, dobrzy piłkarze i też graliśmy tam w tego hokeja, kij, przywiązane coś tam, buty, relacje. Maciek, ja przepraszam, że ci przerwę, natomiast jak my zaczniemy dalej mówić, to nikt już nie będzie nas oglądał. Myślę, że ten materiał, który już mamy, wystarczy, chociaż mam jeszcze jedno ostatnie, przynajmniej dla mnie prywatnie bardzo ważne pytanie. Czy smakowała ci kawa? Nie, no tak, no mam. Słuchaj, ja piję kawę bardzo długo i zawsze jest zimna, tak? No to się cieszę. Jest zimna, rozumiem. Ja wstaję gdzieś tam w południe, koło południa, bo kładę się do 5 rano. Potem siadam przed tym komputerem, odpalam ten komputer, lecę na dół zrobić kawę, kładę ją. Ja wiem, która jest godzina, a potem bo moja kawa jest zimna, nie? Biorę głowę do góry, bo mam zegarek nad komputerem, tak co mówię, nie wiesz. Nie wiesz, to już 14, nie? Trzeba zaraz po dziewczynę iść moją do szkoły, nie? No i to 15, moja córka 15, bo 15-15 kończy szkołę, więc ja wybywam po nią, trzeba się przejść, nie? Wszyscy autami jeżdżą. O, właśnie. Spróbujcie dzieci zaprowadzać do szkoły, do przedszkola na piechotę. Widzicie, jak fajnie?
potem jest taka akcja, bo mi tam jeden z drugim zablokował, nie mogę wyjechać z basenu, coś tam. Wiesz jak fajnie, moje, wiesz jak jest dzisiaj? Marysiu, dobra, pada, wsiadaj z samochodu. Nie, tamto, nie chcę samochodem. To jest dziecko, które nie jest nauczone chodzenia do szkoły, jeżdżenia samochodem. Co prawda ja nie mam daleko, bo tak jakby powiedzieć z Kasprowicza, trzeba by moje dziecko zaprowadzić. Kościołek Świętego Rocha? No taki dystans, nie? No my tam idziemy, 20 minut, ciak, spacerkiem, nie? Ale chodzimy. I widzę, że ta moda właśnie przychodzi do Polski, to tam nie jechałem, mówię, Jezus, nie dość, co to... Ósma rano, nie? Już wiedziałem, co tu się dzieje, nie? To nie byli ludzie, na basen nie jechali. Tylko próbowali wydostać się, bo dzieci zawieźć do przedszkola. Proszę Państwa, ja już do tego Pana się w ogóle zwracać nie będę, bo dalej będzie prowadzony monolog. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za... Dziękuję za zaproszenie mnie, dziękuję, że mnie gościłeś, za dobrą kawę. I myślę, że wiesz co, rozwijamy dalej. No, mamy ponad 5 tysięcy ludzi na tym. Mam takie marzenie, żeby było w ciągu 2 lat 10 tysięcy tych ludzi. Więcej materiałów archiwalnych, mniej wiadomości, które są potencjalnie polityczne, ale będą. Będą informacje o tym, że nową drogę budujemy, że mamy nowe lotnisko, że śmigłowiec szpitala stoi na stałe. To chciałbym takie marzenia, nie? Ale ja przede wszystkim chcę, żeby to miasto się rozwijało. I tego Państwu też życzę. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję Ci. Myślę, że fajnie. Ja bym mógłbym to mówić i mówić, to jest przy takim Sławek potencjale, jak to miasto ma. Wiesz, jeszcze jest Odra, tak? Wiesz, jeszcze, wiesz, ta autostrada.